i teraz jestem faktycznie na punkcie Foresta Gumpa i sobie myślicie, że będzie o bieganiu, a właśnie, że nie. Przekornie będzie o DEPIN, Decentralized Physical Infrastructure Networks, a konkretnie to będzie o Wire Networks, czyli rozwiązaniu, które między innymi w oparciu o Algorand robi infrastrukturę do dystrybucji internetu publiczną i dostępną dla wszystkich, generalnie tworząc system zachęt w oparciu o między innymi blockchain, ale też swój software zwany WireOS, tego by każdy mógł się wpiąć swoim urządzeniem do sieci i zacząć być, no, takim, powiedzmy, dystrybutorem tej sieci. Wire Network próbuje zdecentralizować obecnych dostawców internetu, tak by to nie były takie molochy, wielcy giganci, tylko by mogli to robić również mniejsi gracze. Teraz pytanie, po co? Między innymi po to, żeby w miejscach mniej dostępnych dało się to osiągnąć, by ten internet był tańszy, by był bezpieczniejszy, no i by generalnie mogło to być w rękach społeczności, a nie tylko dużych gigantów. Te inne tematy będziemy dzisiaj poruszać. Wejdziemy trochę właśnie w samą tematykę DEPIN na bazie Wire Network z różnych okolic. W tej chwili jeszcze jest to Monument Valley, ale będą inne klimaty. Pewnie dojdziemy do Arches. Zapraszam! Jeszcze przypomnieć, tym razem już z Arches, że na tym kanale nie ma porad inwestycyjnych ani finansowych. To są subiektywne rozkminki Andrzeja na temat świata kryptowalut, technologii blockchain, sposobów jej wykorzystania w realnym świecie. DEPIN, RWA na pewno są próbą wykorzystania blockchaina do realnego świata. O tym jak, to za chwilę. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że inwestowanie w te super zmienne aktywa, jeżeli inwestujecie w tokeny takie czy śmakie, no to przygotujcie na to, że wszystko stracicie. Jest to bardzo spekulacyjny obszar. Tutaj fundamenty się jeszcze w 99% nie ujawniły. To są po prostu spekulacje. Ja tokeny Algo, no to jest film w zasadzie o Algorandzie, bardziej posiadam, to muszę tutaj zrobić full disclosure. No i mam ich sporo, więc na pewno będę nieobiektywny. Jestem również takim reprezentantem społeczności na region CE, więc będę nieobiektywny. No i przede wszystkim pamiętajcie, że patrzę na to wszystko zupełnie inaczej niż pewnie się spodziewacie. Przyszliście posłyszeć, czy tu jest dobry moment do kupna czy sprzedaży. Andrzej o tym w ogóle nie mówi. Andrzej przygląda się, jak to wszystko działa. Jeżeli ktoś sobie z tego wyciąga jakieś decyzje, porady inwestycyjne, to niestety robicie prawdopodobnie błąd, bo zwykle najlepsze to są takie świecące różnego rodzaju monetki z pieskami, mopkami, żółwikami i takie tam różne. A nie te, które budują mocne fundamenty technologiczne, dobrze przemyślane. Bo czy skała jest ciekawa, taka fundamentalna? A czy te w Arches są ciekawe? A czy te technologiczne skały? Czas pokaże. No i tak, na początek to was chciałem zaprosić do Algorand właśnie CE na Twittera. Tam jest to wszystko ładnie opisane. Zresztą inne projekty RWA opisane. Przypnę go tutaj w formie QR kodu. A żeby was zachęcić jeszcze, żeby tam wpadać, no to szef tego projektu Wire'u zretweetował tam jeden z moich tweetów i dam go też w opisie. No i tam mówi o tym, w jaki sposób teraz można, jak jeszcze nikt nie wie, zdobyć tokeny Wire'u, a one będą
niebawem podlegać różnym tam IDEO, Stridio i takim tam różnym, więc w dalszej części filmu się dowiecie między innymi o tym, w jaki sposób można urządzenia różne włączyć do tej sieci i Wairu OS pomoże Wam kopać tokeny Wairu. No więc zapowiada się ciekawie, jak ktoś jest zainteresowany, wpadajcie przez ten QR kod do Algorand CE i tam się wszystkiego dowiecie. Tu jest taki Landscape Arc. Landscape Arc nadaje się do tego, żeby na nim wylądował QR kod do Algorand CE. Gdzie on jest? Kurde, w mojej kamerce tego nie widzę. A to tutaj polądujemy. Tutaj, o, tu podlądujemy QR kodem. Wylądował. No i teraz tak, obszar DPIN, czyli Decentralized Physical Infrastructure Network. Co to jest? Wykorzystanie blockchaina do tego, żeby zdecentralizować w formie sieci różnego rodzaju fizyczną infrastrukturę. Mogą być sieci energetyczne, jak to robi Chain for Energy. To mogą być sposoby przechowywania danych, tak jak to robi File Storage. To może być sposób na przetwarzanie dużych modeli danych. To może być sztuczna inteligencja, tak to robi BitTensor. To może być obliczenia, tak to robi Golem. To mogą być różnego rodzaju sensory, tak to robi również Chain for Energy, czy chociażby Planet Watch. No i to może w szczególności być sieć telekomunikacyjna, tak jak to robi Wairu. No albo kto tam? Helium, to jest inny taki projekt z tego obszaru. Wairu już dosyć zyskał popularność, o tyle, że pojawia się w różnych tam raportach, więc jest to rozpoznawalny projekt w tym obszarze decentralizacji fizycznej infrastruktury. Myślę, że to na plus. Gdzieś go tam może rynek podchwyci. No i teraz robione jest to jak? No w taki sposób, że gdzieś blockchain będzie wykorzystany do tego, żeby przede wszystkim połączyć te wszystkie zdecentralizowane jednostki, które z jakichś względów się decydują być częścią tej sieci, podłączyć swoje urządzenie, podłączyć swój dysk, podłączyć swój komputer, podłączyć swój sensor, podłączyć swoją ładowarkę, czy podłączyć swój router jakiś. No to po co to? No bo podłączamy po to, żeby komuś w czymś pomóc, udostępnić swoją usługę, ale w zamian chcemy jakąś kasiorę. I kasiora przychodzi w postaci tokena. Ten token w przypadku Wairu to jest Wairu token. On jest wysypywany przez sieć, przez blockchain, na którym jest zbudowany. No i ten event dla Was powinien być ciekawy, bo teraz taki TGE będzie się odbywał i to jest informacja z tweeta, QR kod na ekranie. I postaram się, żeby był to jeden z głównych tweetów. No ale takie TGE, czy w ogóle jakieś airdropy tokenów, no są dla tych, którzy nie wykonują tej fizycznej pracy. Dla tych, którzy fizyczną pracę wykonują, oni te tokeny zarabiają poprzez to, że to urządzenie jest włączone do sieci. I tak to właśnie ma miejsce w przypadku Wairu. Czyli Wy będziecie mogli różnego rodzaju urządzenia, lista tych urządzeń również jest w tweecie, który przypiąłem. Możecie też poczytać, albo na ekranie rzucę, pewnie nie zapomnę, albo zapomnę, ale różne urządzenia też można przypiąć, zainstalować sobie Wairu OS, czyli system operacyjny. No i też jesteście w stanie po prostu kopać w pewnym sensie te tokeny, no, zdobywać jako nagrody za to, że Wasz sprzęt udostępniacie i jesteście częścią usługi. No więc to jest tylko jeden z benefitów jakby tego, że zdecentralizujemy tutaj sieć, to że no my możemy zarabiać na tym. Natomiast no benefity zostaną za chwilę omówione przeze mnie w dalszej części tego filmu. Ich jest zdecydowanie więcej. Oczywiście, jeżeli to wszystko dobrze wdrożymy, no bo przypominam, to wszystko jest bardzo wczesny etap tych rozwiązań i są to eksperymenty, są to takie
rzeczy typu R&D, Research and Development. Większość z tego no nie wyjdzie tym projektom. Dobra, to się na chwilę zamknę, bo jest taka stroma część, ludziska schodzą, boją się. I to troszkę przypomina mój bieg po Zajonie sprzed paru dni. Ale mam obie ręce zajęte. W jednej trzymam tą kamerę, którą teraz próbuję trząść, ale ma dobrą stabilizację, co powinien widzieć, a w drugiej trzymam drugą kamerę. To trochę za dużo kamer. Więc przerwa. No to się zdarza, nawet najlepszym. Tutaj ochrona parku ściąga na dół dwie panie, które na tych skałach chyba złapały lęka, albo nie wiem, siły mi zabrakło. Ale mówię, że nawet tak jak mówię, w Zajonie na Flying Monkeys zdarzyło się miejsce, gdzie jeden z ultra zawodników na 15 minut się zmroził na linię. No bo tu są przestrzenie trochę, no park jest zarąbisty. I tylko w blockchainie zagrożenia. No zespół Wiru jakoś specjalnie nie próżnował w 2023 roku, no bo tam w zasadzie uruchomili większość tych swoich bazowych funkcjonalności, czyli no Wiru OS, który stoi za bazą całego tego wszystkiego. Możliwość onboardowania hotspotów od 10 różnych dostawców, więc tutaj już możemy się onboardować do sieci, jeżeli ktoś będzie chciał. No i co, aplikacje na Androida, aplikacje na iOS-a, AutoConnecta dla enterprise'owych aplikacji, bo oni też mają taki enterprise apps, tak? To znaczy mają rozwiązania dla zwykłych ludzi, no ale też dla jakichś przedsiębiorstw, jeżeli ktoś będzie chciał się, że tak powiem, sobie taką sieć postawić w oparciu o Wiru, no to też taką opcje mają i to jest jeszcze dalej, co będą rozwijać w kolejnych latach. No więc ta baza, powiedzmy tego, żeby zalążki takiej sieci się mogły tworzyć, została zbudowana i no tam jest jeszcze szereg rzeczy, nad którymi pracują w tym roku. Między innymi offline'owe mapy, między innymi rozszerzenie ilości tych hotspotów, między innymi taką pakiet Wiru for Business, Wiru for Enterprise, airdropa tokena Wiru. No i co tam jeszcze? To mi się nie zapamiętało wszystko, wiecie, moja pamięć jest trochę ulotna, bo wiatr wieje, ale zaraz doczytam, to wam powiem. A jak wam się nie chce słuchać, to przez QR wpadacie na co? Na Twitter CE, Algorand CE. No więc szacuje się, że ten rynek sieci bezprzewodowych do 2030 roku osiągnie wartość 2000 miliardów dolarów. To całkiem duża liczba, cokolwiek ona nie oznacza. No więc ten kawałek tortu jest duży. Przyrost ludności w 2030 szacuje się, że 9 miliardów ludzików już będzie chodziło po planecie. To dużo też. A jednocześnie no nie dla każdego starczy hotspota. No czy starczy. Chodzi o to, że tych punktów dostępowych do sieci Wi-Fi będzie więcej niż 9 miliardów do 2030 roku. No więc każdy oczywiście ma więcej niż jeden. A oprócz tego będą różnego po prostu urządzenia różnej maści się wpinać, więc to się wszystko bardzo, bardzo dynamicznie, szybko rozwija. Teraz obecna infrastruktura za tym nie nadąża. Ci, którzy ją zdominowali, no albo mają bottlenecki, albo wykorzystują swoją pozycję. No bo wiadomo, robią się konglomeraty, monopole takie czy inne. Nie zawsze też potrafią zadbać o bezpieczeństwo. No i mamy te wszystkie rzeczy związane z centralizacją. No więc na pewno będzie przestrzeń dla takich sieci jak Wiru czy Helium. Więc może warto coś tam ten temat bardziej pozgłębiać. No troszeczkę was tutaj
ściemniłem przez przypadek. Te 2000 miliardów dolarów to jest wielkość rynku nie szacowana 2030 roku, tylko to jest obecna wielkość rynku. No więc jeżeli sobie weźmiemy potencjalny przyrost, no to to jest jakiś dodatkowy kawałek tortu, o który trzeba zawalczyć, które chcą różne firmy zawalczyć. No w tej chwili w tych rynkach rozwijających się emerging markets 35% raptem użytkowników ma dostęp do sieci bezprzewodowej. No więc chociażby tutaj jest olbrzymi kawałek tortu, 65% jest do zagarnięcia. To jest ten potencjał, ten wzrost ludności z tych 8 miliardów z kawałkiem do 9 miliardów, co mamy teraz, to jest ten potencjał. No i też potencjał jakby nie tylko w ilości, ale w jakości tych połączeń, no bo dzisiaj w tych krajach rozwijających się średnia, te ci co mają już ten internet, no to też za bardzo za mnie poszaleją, no, zależy się do czego kto używa, ale średnia prędkość jest 5 megabitów na sekundę, no więc też powiedzmy nie urywa nic. Chociaż nawet w krajach nierozwijających, w krajach rozwiniętych, tu w niektórych miejscach jak jestem i próbuję dla was coś wgrać z pustyń takich czy innych, sobie już teraz często na starcie testuję ten internet, bo po prostu czasami nocy nie starcza, żeby jeden film, który tam powiedzmy ma tych kilka gigasów, 3-5 giga w zależności jak Andrzej tam będzie miał polot, to nocy nie starczy, żeby to się wgrało. To sobie można przeliczyć też, jaka to jest szybkość w Amerykach. Ameryki też mają do ogarnięcia. No więc teraz no, mnogość takich sposobów dostępu do sieci bezprzewodowych sprawi, że się to wszystko prawdopodobnie pójdzie i w ilość, i w jakość. Tak to zwykle przynajmniej działa. A decentralizacja, to jest zatem resilience między innymi, czy odporność na różnego rodzaju awarie i tak dalej. No samo Wiru, oni jeżeli chodzi o ten typ sieci, no to nie tylko stawiamy sam ADSL, tam jest oczywiście światłowód, są różnego rodzaju łączności satelitarne, no innego rodzaju łączności radiowe, więc to ma być docelowo bardzo zdywersyfikowana sieć i będzie się oczywiście dywersyfikować wraz z mnogością różnych urządzeń dostępowych, które będą dołączane do sieci. No oczywiście to wszystko musi być w sposób sensowny, są zintegrowane, tak by to hulało, a by można było to grupować też, ale no też chodzi o to, żeby to wszystko zachowywało parametry bezpieczeństwa. Tutaj między innymi w tej wersji, która tam w niedługim czasie chyba ma wyjść, ona chyba jeszcze nie ma, no ma być możliwość jakby tunelowania każdego połączenia, by użytkownik, moje połączenie z siecią było oddzielone od wszystkich innych połączeń, które się na sieci odbywają, no by po prostu uniknąć różnego rodzaju możliwości ataków. Tutaj postaram się włożyć na ekran listę urządzeń, które dzisiaj można skonfigurować pod Wiru. No i tam jest między innymi TP-Link chociażby. Kilka urządzeń od TP-Linka. Jest urządzenie Wiru, które sami wypuścili, kilka innych producentów. Ponad 10 różnych modeli na tą chwilę. I one są posegregowane też według tego, jak trudno bądź łatwo jest je zainstalować, jakie to jest wysiłkochłonne i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest ciekawie zebrane. To też na ich Wikipedii można znaleźć, jakby kogoś interesowały detale. No więc tu sobie zapisuję, ląduje lista tych urządzeń, bo to w sumie może być najistotniejsze dla ludzi, którzy chcieliby faktycznie się tym pobawić. Ja się tym jeszcze nie bawiłem, ale rozważam. Znaczy teraz tu nie, ale jak w sumie to trochę jestem nie w czasie. Ale może jak mi się uda wrócić i jeszcze będzie sens jakby to urządzenie włączać pod
w tym wczesnym etapie pod kątem tego airdropa, pod kątem tych nagród, to może to zrobię. A dla Was, no walczcie. Jak ktoś by coś robił, no to dajcie znać, jak to poszło i czy warto, czy trudne. W komentarzach albo gdzieś tam na telegramach. O. A tutaj urządzonka. No ładny ten Arcis, w takim trochę innym odsłonie niż dotychczas to widziałem. Można pójść do Arcis tam, gdzie nie ma turystów? Można. Tylko, że trzeba to zrobić na taką dłuższą ścieżkę i trzeba to zrobić miejsce trochę trudniej dostępne. Ale jak widać, widoki nam to wszystko wynagrodzą. No tutaj jest po prostu ogromna przepaść. Wspaniałe widoki. No i raz po raz tutaj ktoś właśnie wchodzi. Nieliczne grono chodziarzy. Zła droga, nie ma dalej przejścia. Wracówka. Znaczy tutaj taki mały. Czasami jest zła droga, no. Blockchain, jeżeli się to wszystko dobrze zbuduje, no to co nam tutaj daje? No oczywiście rozliczenia, transparentność, większy taki resilience tej sieci, czyli bezpieczeństwo, też w pewnym sensie odporność na jakieś awarie. Można nowe modele biznesowe wdrożyć dzięki blockchainowi, no bo tutaj za chwilę jeszcze tego troszeczkę dotkniemy. Można sobie naprawdę polecić z fantazją, jak to wszystko zbudować. Jakie podspołeczności, jak to wszystko wpleść w tkankę biznesów, grup indywidualnych, jak wynagradzać no, chociażby tych, którzy włączają urządzenia, ale też tych, którzy zamieszczają, czy korzystają z reklam, a jak ci, którzy zamieszczają reklamy, za to mogą płacić. Więc modeli można naprawdę być bardzo dużo, gdy już mamy taką sieć. Zbudowanie takiej sieci to jest ważna rzecz. Dochodowa przede wszystkim. Ktoś to zrobi dobrze. Hej. Co do tego, co tam Wiru dalej tym swoim rozwiązaniem może zrobić, jakie mamy tam plany, no to między innymi no możliwość kupowania jakby takich rozszerzeń, nazwijmy sobie, aplikacyjnych do całej sieci, jakiś tam VPN na przykład, możliwość umieszczania reklam dla reklamodawców. Wówczas na przykład odbiorca może mieć darmowy internet za to, że z tych reklam korzysta. No inne sieci zamknięte, prywatne i tego typu rzeczy, więc tu da się pofantazjować trochę. Zobaczymy, jak to dalej pociągną. Na dziś to tyle. Chyba co, no zaproszę Was na Algorand podkreślenie CI. Damy sobie tutaj QR kod.
Telegram, jeden z polskich telegramów, tutaj QR kod i Telegram, drugi z telegramów polskich, tutaj kod. I takie trzy koty tutaj będą przebiegały. Wpadajcie, zapraszam do następnego. Dziś było bitcoinie, trzeba było nagrać. Jest tydzień, na razie jeszcze bez bitcoina. Bitcoin dzisiaj trochę poleciał. I wczoraj. I do havingu dwa dni. Panie! Koniec świata! Koniec świata! You